Cześć kochani, zapraszam Was dziś na ulubieńców miesiąca. Bardzo lubię ten film, bo zawsze podsumowuję nam cały miesiąc tak bardziej kosmetycznie i mam tu dziś kilka naprawdę ciekawych produktów, szczególnie do makijażu. Zacznijmy jednak od włosów, bo mam tu ciekawą informację. Ostatnio zrezygnowałam zupełnie z Tangle Teasera, bo stwierdziłam, że mi strasznie łamie włosy. Często miałam jakiegoś kołtuna, wiecie, już odnoszenia swetrów, kurtek i tak dalej. Tu z tyłu się robi zawsze kołtun. Bolączka po prostu osób z długimi włosami i zaczęłam używać szczotki z naturalnego włosa. To już Wam pokazywałam w vlogach sprzed kilku miesięcy, że przerzuciłam się na taką szczotkę. Natomiast taka szczotka strasznie Wam puszczy włosy i nie rozczesuje ich do końca i kończyło się to tak, że w środku miałam kołtuny, po prostu znajdowałam nierozczesane i później płakałam i Darek mi to rozczesywał. Dobrze, mam kochanego męża, który ma cierpliwość do tego. Ale znalazłam rozwiązanie, słuchajcie, znalazłam moją szczotkę idealną i polecam Wam ją z całego serca, jest niedroga. Jest z Avonu Advanced Techniques. Jest to szczotka taka łączona, ponieważ ma włosy tutaj naturalne w środku i ma też takie normalne tutaj dzióbki do rozczesywania. Minus jest taki, że zbiera cały kurz z okolicy i trzeba ją bardzo, bardzo, bardzo często myć, ale właśnie z tymi szczotkami tak jest. Ale jest to najlepsze rozwiązanie dla długich włosów, świetnie je rozczesuje. Czesanie to sama przyjemność. I dodatkowo przez to, że właśnie ma w środku te włosy, to jeszcze dodatkowo je wygładza, więc nie tylko rozczesuje ten, nie tylko te końcówki rozczesują, ale te w środku wygładzają. Świetne połączenie, genialny patent, nie wiem, że też na to wcześniej nie wpadłam, także polecam szczotkę z Avonu. Dalej, zapach miesiąca, to będzie Michael Kors Wanderlust. Słuchajcie, dostałam ten zapach już jakiś czas temu, jeszcze na starym mieszkaniu i nie mogłam się do niego przekonać. I wrzucałam Wam i chyba pisałam na Instagramie, że jakoś nie mogę się do niego przekonać, że pachnie tak... No nie pachnie jakoś wyjątkowo, pachnie bardzo tradycyjnie. Osoby, z którymi rozmawiałam na ten temat, mówiły, że dla nich pachnie wakacjami, że jest to taki zapach właśnie wakacyjny, taki zapach raju, zapach jakiejś tam, wiecie, wyspy i tak dalej. Nie wiem, dla mnie tak nie pachnie. Dla mnie jest to zapach bardzo tradycyjny. Kojarzy mi się z perfumami, których używa moja mama, czyli to nie są jakieś nowoczesne, nie wiadomo jakie zapachy, są to bardziej zapachy klasyczne. Ciężko mi go opisać, jest to zapach bardzo kobiecy, na pewno nie jest słodki, na pewno nie jest jakiś tam mega orientalny, jest to po prostu kobiecy zapach, taki elegancki. Idźcie, pomachajcie, jeden z ładniejszych zapachów Michaela Korsa, ponieważ te inne jakoś do tej pory nie zrobiły na mnie dużego wrażenia, to ten Wanderlust naprawdę fajnie mi się sprawdza i na początku myślałam, że go może oddam. Ale zaczęłam się go od nim psikać coraz więcej i tak ze mną został. Jakoś nie mogę się od niego opędzić. Ale mówię, nie jest taki zapach taki, który trzeba mieć, bo pachnie jakoś tak niesamowicie nieziemsko, że nic tak nie pachnie. Tak nie jest, po prostu jest to fajny, taki nowy zapach. Dalej z pielęgnacji wróciłam do mojego kremu do ciała z Soap and Glory. To jest ta wersja, jak on się nazywa? The Richest Butter. I to jest taki krem, który pachnie jak Miss Dior Sherry. Dokładnie tak pachnie. I kiedyś te perfumy używałam, teraz już ich nie używam, ale zapach został i pachnie dokładnie tak. Bardzo go lubię. Dostałam od siostry i już niedługo go chyba skończę. Teraz te kosmetyki Soap & Glory możecie dostać w TK Maxie. Widziałam je ostatnio w dużych zestawach świątecznych, także taka mała informacja. Teraz hity do pielęgnacji twarzy. Słuchajcie, nie mogę się obejść bez dwóch kosmetyków i przysięgam, że są, działają po prostu cuda. Pierwszy to jest Aloes. Tutaj akurat mam w takiej wersji... maski, ale chciałam Wam pokazać ogólnie o co chodzi. Chodzi mi o ten kosmetyk w opakowaniu aloesowym, to jest po prostu 99% aloes. Mam go przy łóżku, więc już nie chciało mi się po niego iść. W każdym razie jest to taki aloes w prawie czystej postaci. Nakładamy go, żeby złagodzić cokolwiek Wam się dzieje na twarzy. Czy macie rumień, czy macie niedoskonałości, czy wypryski, czy Was coś piecze, czy Was coś boli, czy macie ściągniętą twarz, możecie go nakładać na końcówki włosów, na twarz, na całe ciało, na łokcie, no gdzie chcecie, bo po prostu ten kosmetyk łagodzi całe ciało. Ja stosuję go na twarz, jak właśnie mam jakiś wysyp i tak dalej, stosuję go na noc, nakładam warstwę też na szyję i idę spać. Tu akurat pokazuję Wam maskę tu aloesową, jej nie stosowałam, ale chciałam Wam pokazać ogólnie jako kosmetyk z aloesem. Możecie go dostać na My Asia, to jest hit, mój po prostu hit, musicie go mieć i uwielbiam go. Następny kosmetyk, który też jest z My Asia, jest to krem ze śluzem ze ślimaka. Jest to krem bardzo drogi, to mówię Wam od razu, naprawdę kosztuje sporo kasy. Jest natomiast dość duży, bo ma 60 ml, więc jest większy niż standardowy krem. I dodatkowo jest to krem, który naprawdę działa świetnie, wygładza skórę, niedoskonałości szybciej znikają, bo śluz ślimaka działa tak, że skóra nam się szybciej regeneruje, to jest udowodnione. I kiedyś właśnie dopytywałam się takiego francuskiego producenta tych kremów, który gdzieś tam w Tajlandii ma farmę tych ślimaków, jak to jest, bo myślałam, że te ślimaki są jakoś zabijane, żeby uzyskiwać z nich ten śluz, a on mi tłumaczył, że to nie jest logiczne, ślimaki nie mogą być zabite, bo nie byłoby śluzu, więc
Przynajmniej to jest ok. Nie mam pojęcia, jak jest pozyskiwany inaczej ten śluz, nie wiem, ale jest często stosowany w kosmetyce. W każdym razie, wracając do tematu, ten krem naprawdę działa. Jeżeli macie cerę trądzikowo problematyczną, z różnymi niedoskonałościami i nierównościami, to on niweluje te nierówności. Ja mam ostatnio niezłe wysypy, po wakacjach mi się zaczęły odwiedź wyjazdów i tak dalej. Walczę z tym i jest coraz lepiej i naprawdę skóra się szybciej regeneruje. Budzicie się po prostu z lepszą cerą. On jest świetny i na dzień, i na noc. Polecam ten krem, jest super anski. Dalej wróciłam do podkładu właśnie przez to, że miałam różne niedoskonałości na twarzy. Tolerian w kolorze 11 i on jest, to jest to, co najlepiej go opisuje. Ultra workable i to jest najlepszy opis tego produktu, czyli nawet jak go nałożymy, nawet jak go już rozmalujemy i coś jest jeszcze nie tego, możemy go poprawić. Są podkłady, których nie da się już poprawić, tak jak podkład Kat Von D czy podkład Color Stay, one są takie, że jak zastygną, to już na amen, a ten rzeczywiście możemy poprawić nawet w ciągu dnia, jak coś tam jest nie jest niedomalowane. W 100% kryje, więc ja go stosuję na zmianę z Dermablendem. Jak pytacie mnie, który jest lepszy, to ja nie mam jednej odpowiedzi, bo oba są bardzo dobre. I ma SPF 25, co jest też dużym plusem. Następny kosmetyk do makijażu to jest NYX. Pokazywałam Wam już ostatnio w tych makijażach halloweenowych. Pro Foundation Mixer. Tam są różne kolory tych kosmetyków. Są i żółte, są i ciemne. Możecie przyciemniać sobie swoje podkłady. Ja mam ten biały, dosłownie biały, PFM 03 White. Świetny kosmetyk, pytaliście mnie o niego. On nie bardzo zmienia konsystencję Waszego podkładu, nie wpływa na to jakoś. Natomiast trzeba go dodać dużo, żeby rzeczywiście rozjaśnił. Taka odrobinka, no to troszkę Wam rozjaśni, ale jest to kosmetyk wydajny, jest naprawdę dobry. Fajnie, że nie zmienia nam tego podkładu jakoś tam bardzo, ale go właśnie może rozjaśnić. Głupio jest, wiecie, kupić drogi jakiś podkład, który, nie wiem, latem, a zimą okazuje się, że jest za ciemny i nie możemy go używać. Dalej taki mój ulubieniec też był w tutorialach halloweenowych, ale używałam go też na co dzień. Inglo to rozświetlacz, ten sypki, niedoceniony bardzo tutaj na YouTubie. To jest rozświetlacz w kolorze 02, on jest właśnie sypki, to jest jego minus, ale to jest najbardziej intensywny rozświetlacz, jaki posiadam, jaki w ogóle kiedykolwiek widziałam. Nie ma tak intensywnych rozświetlaczy po prostu nigdzie. On nie dość, że ma, ten efekt lustra, to jeszcze ma mnóstwo drobinek. Można go tak budować, że po prostu będziecie się świecić jak choinka. Także no nie wiem, czy to dobrze brzmi. Możecie go dosypywać do balsamu, do siała. No naprawdę świetny kosmetyk i też tarczy na długo, bo jest w formie sypki, więc na wieki wieków po prostu kosmetyk. Kolejne rozświetlacze, które chcę Wam pokazać. Rozświetlacze Glam Shopu od Hani. Słuchajcie, to są tak świetne rozświetlacze, świetne, a tanie. Robiłam Wam właśnie test i stosuję je od jakiegoś czasu. Dziś mam na policzkach rozświetlacz Celebrytka i to jest mój chyba ulubiony, bo mamy jeszcze Divę i mamy jeszcze ten różowy Jupiter. Wszystkie mi się podobają, ale jednak Celebrytka jest moim ulubieńcem, powiem Wam. Jak macie wybierać jeden, to ten, a jak nie, to kupcie sobie wszystkie trzy, bo ceny są naprawdę niezłe. Więc jak chcecie dobry rozświetlacz, dający też efekt lustra, piękny, naprawdę w dobrej cenie, to polecam Wam rozświetlacze od Hani. Dalej paleta, którą chcę Wam polecić, to jest Smashbox i to jest ta duża paleta. Wiem, że też sporo kosztuje, ale warto w nią zainwestować, jeżeli chcecie mieć jedną paletę do twarzy, brwi i oczu. To jest naprawdę spełnienie marzeń. Nazywa się Shape Matters Palette i mamy tutaj, pokażę Wam od razu, mamy tu ogromniaste lustro, ogromniaste po prostu. Mamy tu cienie, które używam po prostu non-stop. Mamy tutaj pudry, mamy bronzery, mamy też puder taki pod oczy. Mamy też rozświetlacz. O, pędzelek mi wyleciał. Rozświetlacz całkiem niezły rozświetlacz. I mamy też trzy produkty do brwi. Dwa cienie, które dają piękny efekt na brwiach i wosk, który wklepuje palcem. Także paleta jest po prostu cudowna. Cienie są pięknie skomponowane. Nie macie tu jakichś takich cieni brzydkich, które by Wam nie pasowały. Nie wiem, niebieskiego, zielonego, czegoś dziwnego. Przepiękna, przepiękna paleta. Bardzo serdecznie Wam polecam. Dobrze, w ogóle mam się tak podświetlać. Może się będę tak podświetlać, co Wy na to? Muszę o tym pomyśleć. To było to. Dalej, wróciłam do pudru do twarzy z Kat Von D. Bardzo Wam go polecam, bo ostatnio miałam sporo nagrań w studiu, jak wiecie, sporo różnych wyjazdów. Poza domem się nagrywałam. Locate Powder Foundation Medium 52, taki jest kolor. Fajne opakowanie. Przepiękne. Jak będziecie kiedyś w Stanach, będziecie mieli możliwość zamówienia, to serdecznie Wam polecam. Kosmetyk jest podobny do tych z MAC-a, do tych pudrów mineralnych. Ma gąbeczkę silikonową, ma tu też takie lusterko. Kryje w 100%, możecie go stosować bez podkładu. Jest naprawdę bardzo dobry. Polecam Wam serdecznie. Wróciłam teraz właśnie do niego. Dwa produkty do ust i jeden do rzęs. Zacznijmy od rzęs. Voluminous Superstar. Widzieliście w tym filmie z moją siostrą, że obie byłyśmy zachwycone i obie Wam polecamy ten tusz. To jest tusz dwufazowy. Najpierw nakładam oczywiście taki biały, żeby
sobie rzęski, jakby podkreślić, to jest fajne, że możemy, że widzimy te wszystkie krótkie rzęsy w końcu, widać, że nam rosną, naprawdę to jest ekstra, powiem wam, że jak chcecie zobaczyć właśnie wszystkie swoje rzęsy, tuszem nie zobaczycie, ani Hanną, ani niczym, tym białym tuszem, tą bazą, ekstra. I później pokrywamy to czarnym. Pamiętajcie o tym, żeby czarny tusz nakładać, kiedy biały jeszcze nie wysychł, bo jak nałożycie na biały wyschnięty, to będziecie mieć efekt pająka. Bardzo ciężko go później wyczesać, więc róbcie to jeszcze na mokrym białym tuszu, takim wiecie, nakładamy biały, a później od razu czarny. Tusz jest super trwały i dodatkowo schodzi nam jak taka guma z rzęs. Bardzo to lubię. Dalej dwa produkty do ust będą już na koniec. Clinique Blushing Pop 01, klasyk. Pasuje chyba wszystkim ten kolor. I jak miałyśmy taki dzień, jak mieliśmy taki dzień z klinik, gdzie przychodzili widzowie, to właśnie wiele osób się decydowało na pomalowanie tą pomadką, tym kolorem i naprawdę pasuje wielu osobom. Także wam serdecznie polecam. Uwielbiam te pomadki matowe, jak wiecie. Robiłam test na żywo na moim kanale. I jeszcze jedna, też robiłam test na kanale z tej serii NYX Lingerie. Lace Detail. Bardzo ładny kolor, taki bardzo klasyczny, taki w stylu tych Kylie Lip Kit. Bardzo trwałe pomadki, takie suche na ustach, ale naprawdę niesamowite nudziaki. Jeżeli jesteście fankami nudziaków, to wam serdecznie polecam. Coś wspaniałego. To jest też taka niedoceniona tutaj seria. W Stanach robi karierę, natomiast u nas jako dziewczyny nie szaleją na punkcie tych NYX Lingerie, a warto, bo naprawdę mają bardzo ładne kolory. Tak jak mówiłam, zamienniki moim zdaniem Kylie czy Jeffree Star, a o wiele, wiele tańsze. Kochani, to wszyscy moje ulubieńce. Dajcie znać, co wam się najbardziej podobało, co mieliście, co chcielibyście mieć w swojej kosmetyczce z tych kosmetyków, które pokazałam. Naprawdę to są takie moje mocne hity tego miesiąca, także wszystko wam serdecznie polecam. No i widzimy się już w kolejnym miesiącu w następnych ulubieńcach. Pa, pa!